Od dziś w Tarnowskich Górach mieszkańcy będą świętować Dni Miasta i to z przytupem, bo impreza potrwa aż kilka dni. Na razie jeszcze widać, że scena jest w budowie, ale wszystko po to, by już wieczorem ugościć na niej zaproszonych artystów. Między innymi już wieczorem wystąpi Czesław Mozil wraz z grupą młodzieży orkiestry Śląskie Smyki. Wracamy do źródeł, bo pierwsze gwarki w 1957 roku trwały 4 dni. I my teraz po tym pandemii, po tej takiej przerwie dosyć długiej, upragnione gwarki przychodzą i zamiast 3 dni będą trwały 4 dni. Dziać się będzie bardzo wiele. Nie będziemy tu dzielić przyjezdnych na miejscowych, bo zapraszamy wszystkich. Widzowie telewizji TVS będą mogli śledzić wydarzenia w Tarnowskich Górach, bo zaplanowaliśmy wiele wejść na żywo z tej imprezy. Na antenie naszej telewizji wśród gwiazd podczas wejść na żywo m.in. Skaldowi i Roxana Węgiel. Zaczynamy nasze relacje już w piątek o godzinie 16:30, a zatem do zobaczenia. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym gwarkom jest tradycyjny niedzielny pochód, który powraca po paru latach. Ostatni odbył się w 2019 roku. Pochód gwarkowski, który odbywa się w ostatnim dniu gwarków. Jest to kolorowy przemarsz postaci historycznych związanych z Tarnowskimi Górami, które podążają najważniejszymi ulicami Tarnowskich Gór. Oprócz tego na rynku od dzisiaj aż do niedzieli odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących, jak i koncertów z udziałem takich gwiazd jak Skaldowie, Lady Punk, Smola, Tym Rozu czy Roxana Węgiel.